Witam serdecznie na moim kanale. Dzisiaj Wam wytłumaczę dokładnie, w jaki sposób zdobywać podręczniki trzeciego poziomu, zamieniając dwójki, jedynki na trójki. Zamiana mniej więcej jest taka, że z jednego podręcznika drugiego poziomu, bądź z pięciu pojedynczego otrzymujemy yy, trójeczkę. Jak to robimy? Słuchajcie, ja dzisiaj zacząłem, a jeszcze nie, nie zacząłem za dobrze, spędziłem kilka godzin z 4 godziny i pomnożyłem na razie z, miałem 6 podręczników teraz mam 29. W jaki sposób to robimy? Jest kilka rzeczy zanim zaczniemy robić podręczniki. Przede wszystkim musimy przejrzeć wszystkie czołgi w garażu od tieru 1 do 10 i wyciągnąć wszystkich załogantów. Ja jestem osobą, która nie usuwała po prostu nie dlatego, że domyślałem się, że coś takiego będzie, po prostu z lenistwa wszystkich załogantów jedno, bądź mniej perkowych wrzucałem sobie na te pojazdy, którymi nie gram. I teraz powyciągałem wszystkich załogantów do koszar. Tak naprawdę mamy tutaj limit, żeby zrobić sobie tych książek, bo tu możemy setki zrobić, naprawdę, w zależności od tego, ile mam miejsc z garażu, bo niestety... Ale mi się łóżka blokują, jeżeli mam zapełnione łóżka. Nie mogę dalej dodawać załogantów, żeby zrobić sobie książeczki. No i drugim elementem, który blokuje, żeby nie wydać za dużo, to jest liczba podręczników, które mamy. I tak naprawdę, jak sobie liczymy, jeden, dwa, zobaczcie, że tutaj, gdzie potrzebuję, na pewno jeszcze zrobić załogi na Niemcy i na Rosję, nie mam podręczników. Tak samo nie mam na USA, mam natomiast na Francję cztery, czyli to będą, zamienię to na cztery trójki. Dalej 11, czyli tutaj dwa zrobię sobie. Dwie trójki z tego, jedną trójkę z tego, dwie trójki z tego, trzy trójki na Polskę jeszcze, plus jeszcze 7 trójek z tych dwójek. No i tu oczywiście już mam tylko dwie, i tutaj też dwie załoki. W jaki sposób ja to robię? Yy, trik, który pokazał Hallak oczywiście jak najbardziej działa, więc możemy go użyć. Ale mamy pewien ogranicznik. Ilość rekruterów, których możemy zrekrutować dziennie, to jest między 18 a 20. Więc to jest pierwszy limit, który wprowadziło nam Wargaming. Natomiast możemy to ominąć, yy, kupując pojazdy. Po prostu na nacji, gdzie mamy książeczki, skupujemy pojazdy. Mniej więcej w zależności, zobaczcie, ja tutaj mam ustawione akurat zniżki. Kupujemy i bierzemy sobie załogantów za darmo. Tutaj mamy dwóch przykładowo. Tutaj mamy czterech. I tam, gdzie mamy najwięcej, tu oczywiście mam jeszcze za zero. Tutaj mamy też czterech. Czyli kupujemy po prostu te pojazdy. Mamy tych załogantów. Teraz najważniejsza rzecz. Musimy mieć dwa pojazdy w garażu. Jeden z najmniejszą ilość załogantów, czyli dwóch najlepiej i to będziemy na ten czołg, będziemy wszystkie załogi przekwalifikowali i musimy mieć pojazd z jak największą liczbą załogantów, czyli z sześć. Na niektórych yy, nacjach po prostu nie można tego zrobić, więc trzeba będzie użyć piątki i piątką robić sobie razy 20. I tak będziemy robić sobie załogi. Mniej więcej to się przelicza. Jedna książka na sześciu załogantów, daje nam jedną książkę na trzech, tak mniej więcej mi wychodziło, więc mnożymy, w zależności od tego, ile mamy książeczek, mnożymy, ale nie chodzi też tylko o książeczki. Jest sposób, który wam teraz tutaj wstawię, przed chwilą go nagrywałem. Jak robimy sobie czołgi. Skupujemy sobie te czołgi dwuosobowe i w nich robimy sobie załogi. W ten sposób właśnie otrzymałem. Yy, prawie 23 książki trzeciego poziomu. No i drugi sposób, którym już kupujemy, najpierw rekrutujemy załogantów i szkolimy i tutaj też wam pokażę właśnie jaki to jest sposób, plus skupujemy maszyny, zbieramy tych załogantów, walimy to właśnie na czołgi szóstego. Z tego względu, że mamy wszystko za darmo. I możemy później wrzucić to na dwójkę i do koszar. Najważniejsze rzeczy, czyli przejrzeć wszystkie pojazdy, wrzucić załogantów z jednoperkiem do koszar. Natomiast jeśli mamy za dużo załogantów, wchodzimy sobie na pojazdy, którymi na przykład nie mamy pełnej załogi, i wciskamy tutaj. Jeżeli mamy w koszarach jakichś załogantów, wciskamy na te pojazdy, tak jak ja tutaj poukrywałem. Tylko i wyłącznie po to żeby mieć miejsce w koszarach, żeby można było zrobić książeczki. Teraz to wydaje mi się, że jeden dzień to jest za mało, nie wolno komentować po jednym dniu z tego względu, że y, mamy limit y, rekrutów na dzień, 18, bodajże wyszło, bo 20, no i limit bodajże nie kupionych maszyn a sprzedanych. Bo codziennie możemy sobie kupować maszyny te, które są naprawdę tanie. Tu mamy 4 4 i możemy kupić to na wszystkie nacje. Jeżeli nie mieliśmy tego wcześniej w garażu, ale sprzedać możemy tylko kilka sztuk, więc dlatego problem jest tak naprawdę przy sprzedaży. Ale ogólnie, dopóki nie skończą nam się książeczki, dopóki mamy miejsce w koszarach, i jeszcze jest trzecia opcja: Wargaming może się skapnąć i zrobić update'a. I może nam to zablokować. Więc. Yy, bo było już tak, na przykład, jak wypuścił kod, gdzie można było dostać czołg T3485M, po kilku godzinach się skapnął i zablokował ten kod. Mi się udało złapać, ale nie wszystkim ten kod później zadziałał, bo Wargaming to zablokował. Kilka takich sposobów, i wydaje mi się, teraz Wam pokażę to w filmie, i yy, jak to fajnie się robi, i tak naprawdę jeszcze. Muszę tutaj wiele dni poświęcić, żeby zużyć te wszystkie moje książeczki, żeby to pozamieniać. A mam gdzie tutaj jeszcze na pewno 1, tu będzie 4, 5 książeczek, 6, 7, 8, 9, 12, 13, 14, 22 i tutaj mamy jeszcze 3, no jeszcze kilkadziesiąt książeczek. Natomiast. I tu zrobimy wstawkę, jeszcze chciałem podać kilka ważnych informacji, które wyszły podczas montowania już filmu e, Jeśli chodzi o książeczki, bo nie mm, powiem tak, e, mamy określoną ilość, ale mamy oczywiście jeszcze przypustkę bitewną. Ci co nie zrobili mają do odbioru nagrody, a jeżeli będą grali dalej, mogą odebrać sobie książeczki Tutaj zobaczcie, 15 dwójek mam do odbioru, ja już wszystko zrobię, mi 9 jedynek, więc tam gdzie mi brakuje jedynek, po prostu sobie dobiorę, gdzie mam 4, 3, żeby po prostu uzyskać jedną książeczkę danej nacji, a tutaj aż 15 mogę zamienić na trójeczki, więc tego jest, wciśnięcie guzika spowoduje, że nie będzie można już za darmo konwertować. Tak, przynajmniej napisali, a nie chcę sprawdzać, bo tutaj jeszcze jest przedem dużo roboty, wiele dni konwertowania tych książeczek i teraz zapis streama macie pełny u mnie na kanale. Na razie go nie będę usuwał, jak ja tam wszystko po kolei robiłem. Natomiast wam stawkę, zrobię z CSA, po prostu teraz już wiem, że na przykład lepiej jest wziąć pudla, na przykład, i konwertować załogę. Ja z CS-a po prostu robiłem załogę na 4 tp przekwalifikowałem i robiłem sobie książeczki. Mieliśmy tutaj 20 rekruterów plus oczywiście jeszcze kupię maszyny i dodatkowo jeszcze, bo robię sobie załogi na y, polską czy linię i chcę mieć bardzo dobrą załogę od razu na Kilanę i tutaj będę chciał bardzo dużo podręczników. Więc y, tutaj już się z Wami pożegnam. Zapisz jeszcze krótki strumyka Wam wrzucę y, częściowy i bardzo Wam dziękuję. Za obejrzenie. Pamiętajcie o łapce, pamiętajcie o subiku, bo to jest dla mnie bardzo ważne. Dla Was to jest tylko przyciśnięcie guzika, a mi to naprawdę bardzo pomaga w rozwoju kanału. No i oczywiście dziękuję wspierającym. See ya i do wieczora. Do zobaczenia na streamie. Pa! Schematów nagrody są całkowicie inne. Dobra, wracamy do tematu. Koszary. Potrzebujemy zrobić sobie kolejną załogę, czyli bierzemy sobie Polskę. CSA, mamy za darmo rekrutowanie, więc to też jest przyjemne zobaczcie, za darmo teraz rekrutujemy, czyli zaczynam od nowa rekrut celowniczego rekrut kierowcy rekrut ładowniczego mamy nową załogę teraz musimy ją wbić na 100 tysięcy ekspa, czyli musimy użyć książeczki ja mam 10 dwójek to tych załóg, to będzie kosmos Szkolimy na 100 tysięcy. Teraz musimy to wysłać do koszar. Teraz wchodzimy na koszary. Bierzemy sobie filtrem najlepiej Polskę i to co mamy w koszarach. mamy tu załogę gdzieś na CSA, 14 CS. Może zrobimy sobie tak dowódca jeszcze. Jest dowódca SES, a ten nowy, którego zrobiliśmy. Jego tutaj musimy przekwalifikować na czołg. Tutaj znowu filtrem musimy zmienić na Light'a yy, pierwszego poziomu. On musi mieć dwóch załogantów. I wrzucamy, przekwalifikujemy na dowódcę. I dostaliśmy dowódcę, i trzeba było jeszcze jednego tak zrobić, ale sprawdzimy sobie, czy zwiększył nam się liczba książeczek. 10-6, czyli. Najlepiej było tych najwięcej mamy do Polskę już dwie i teraz pełne załogi. Ciekawe czy można zrobić określoną ilość załóg jeszcze. Yy, teraz jeszcze raz, Polska, koszary. Teraz będzie celowniczy z CSA. Zmień, na lajta, 4TP. Jeszcze jednego dowódcę, bo tam mieliśmy zrobić dwóch po prostu kierowców. No i teraz sprawdzimy. 10, 6, dalej to samo. Zrobimy jeszcze jedną załogę. Polska czy jest ograniczona liczba, bo jak jest, to będzie lipa. Ym... Weźmiemy sobie czołgi średnie CS. Zmień na lajty. Dowódca. I znowu, teraz ilu mamy dowódców? Musimy zobaczyć koszary. Polska. Dowódcy w koszarach mamy raz, dwa, trzy, cztery, pięciu, a kierowców raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, czyli jeszcze jeden dowódca, ale jego musimy zrekrutować z CSA. Znowu, lighty na dowódce, tak miało być 11. Widzicie, kupując podręcznik, drugi, znaczy, mając, używając podręcznika drugiego, mnożymy to na podręcznik trzeci.